Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, nieobecny Panie Ministrze Finansów. 2020 rok to rok, który odcisnął się koszmarnym piętnem na sytuacji wielu grup społecznych, a także zawodowych. Jedną z nich, mam wrażenie, zupełnie zapomnianą i o której w ogóle się nie dyskutowało, są pracownicy polskich sądów. Praca w zdalnych i covidowych warunkach wcale nie była łatwiejsza. Trzeba było zastępować swoich chorych kolegów, więcej spraw, dłuższe procedury. Zbyt często zapominamy o tych, dzięki którym sądy, polskie sądy ciągle mogą pracować niezależnie, niezależnie przede wszystkim od prób nacisków i upolityczniania. Asystenci, referendarze, kuratorzy, protokolanci to oni na co dzień służą Polkom i Polakom. Niewidoczni, wynagradzani za śmieszne pieniądze. Chcę zapytać, jak rząd ocenia ich poziom wynagrodzenia i jakie plany ma rząd na ich przyszłość finansową i zawodową. W budżecie na 2021 rok ani słowa. Złożyłem poprawkę przyznającą administracji sądowej po 300 zł brutto. Zasługują oni na to, aby mieć wyższe wynagrodzenia i mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego, jak zachowali się posłowie podczas komisji, na sali plenarnej posłowie zagłosują za tą poprawką. Dziękuję bardzo.